Myślę, że dla handlu były ostatnie miesiące niezwykle trudne. Mieliśmy bardzo dynamiczny wzrost cen. Inflacja wpłynęła na decyzje zakupowe konsumentów. Te decyzje na pewno zostaną z nami przez jeszcze najbliższych kilka miesięcy, więc to jest moment dla handlu na odbudowanie marży. Ale myślę, że nie chodzi tylko i wyłącznie o zarządzanie ceną i optymalizacją ceny, ale również budowanie przewagi w innych obszarach. To jest moment, żeby zoptymalizować podejście do kanału, zoptymalizować podejście do klienta, powalczyć o klienta, również w tej przestrzeni cyfrowej. Obserwujemy też niezwykle dynamiczny rozwój kanału Marketplace, gdzie każdy z detalistów powinien się dzisiaj zastanowić, jaką funkcję w strategii ten kanał powinien przyjąć i spróbować zastanowić się, jak w tej trudnej rzeczywistości budować przewagę zupełnie w innych obszarach, nie tylko cenowych. Z drugiej strony obserwujemy dynamiczny rozwój nowych narzędzi informatycznych. Mamy możliwość wdrażania rozwiązań zaawansowanej analityki. Możemy wykorzystywać sztuczną inteligencję. To są trendy technologiczne, bez których, myślę, w najbliższych czasach będzie coraz trudniej utrzymać się na rynku i powalczyć od konsumenta. Więc z jednej strony mamy wyzwania wymagające optymalizacji działania, z drugiej strony mamy szereg narzędzi i nowych możliwości, na podstawie których można budować przewagę konkurencyjną. Myślę, że to jest po pierwsze konferencja z bardzo długą tradycją. To jest miejsce spotkań handlu, a to konkretne wydarzenie łączy z jednej strony aspekty biznesowe z coraz ważniejszą rolą technologii. Accenture jako firma, dla której doradztwo w obszarze technologii jest jedną z kluczowych obszarów działalności, pokazuje też, jak ważne staje się, żeby na podstawie technologii w wielu aspektach rozwijać i zmieniać biznes, który wydaje mi się bez technologii już się nie istnieje.